Podlaska Wieś wprowadza zmiany. Krótkie łańcuchy dystrybucji żywności, czyli tak zwana polityka 0 kilometrów, zakłada stworzenie bezpośrednich powiązań pomiędzy producentem czy rolnikiem a konsumentem. Takie rozwiązanie jest układem korzystnym dla obu stron i ma same zalety. Klient dokładnie wie, skąd pochodzi żywność, którą kupuje. Kupując lokalnie, ma gwarancję świeżości i jakości. Dodatkowo, unikając pośredników, kupujący dostaje korzystną cenę. Konsument ma bezpośredni kontakt z producentem, więc ma pewność co do sposobu produkcji, jak też jakości zastosowanych surowców. Producentowi taki układ też się opłaca. Ma on bezpośredni rynek zbytu, a żywność często jest zamawiana z wyprzedzeniem, co zwiększa stabilność produkcji. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wspiera rozwój krótkiego łańcucha żywnościowego w różnych aspektach. W najbliższych latach samorządy będą budować lokalne targowiska. Na wsparcie mogą też liczyć osoby i podmioty pragnące otwierać, rozwijać przetwórstwo i marketing produktów rolnych lub uczestniczyć w systemach jakości takich jak np. rolnictwo ekologiczne. Ważnym działaniem jest też wspieranie rolników przy organizowaniu się w grupę producencką. Produkty lokalne są istotnym elementem wielu lokalnych strategii rozwoju. Dlatego też w tej sprawie warto odwiedzić właściwą miejscowo lokalną grupę działania. Ideą krótkiego łańcucha zainteresował się również szwagier. Siema, szwagier. No cześć. A co ty tu robisz? Co to ma być? No jak to co? Stoisko ekologiczne z produktami prosto z mojego gospodarstwa. Ekologiczne? Moja ziemia nawozu na oczy nie widziała. Teraz wystarczyło tylko formalnie przestawić gospodarstwo na eko i uzyskać certyfikat. A na koszty certyfikacji biorę pieniądze z programu rozwoju obszarów wiejskich. Szwagier, a kto u ciebie na tym wygwiezdowie coś kupi? Tym bardziej, że one robaczywe. I o to chodzi, bo robak byle czego nie zje. Ja też nie. Zobacz, jakie piękne, błyszczące jabłuszka w markecie kupiłem. Jeszcze mi ją zapalniczkę w gretnisie dali. Czekaj, Antek, toż to są świeczki, nie jabłka. To ja jeżdżę PKS-em powoskowane jabłka do marketu, a szwagier tu na miejscu świeże sprzedaje? A ty w ogóle masz jakiś dochód z tego? Dobra, Antek, później pogadamy, bo już klient czeka. Szkoda, że ja nie jestem rolnikiem. Mógłbym też taką ekologię rozkręcić. Szwagier już wie, że warto uczestniczyć w krótkim łańcuchu dystrybucji żywności, finansując go z PROW 2014-2020.